Dzień dobry, ja jestem Nikodem Apoczkin, a to jest nowa seria o nazwie 20 lat minęło. A w tej serii będziemy mówili o 5 albumach, filmach, grach oraz książkach, które zostały wydane w danym miesiącu 1999 roku. A dzisiaj porozmawiamy sobie o albumach. 20 lat minęło jak jeden dzień. Pierwszym albumem jest album Alone niemieckiego zespołu Modern Talking, wydany 22 lutego 1999 roku przez wytwórnię BMG. Album nosił 17 utworów. W listach przebojów znalazł się na najwyższym miejscu, czyli pierwszym. W takich krajach jak Argentyna, Estonia, Niemcy, Turcja oraz Węgry. Ponadto album został w kilku krajach wyróżniony do złotej, platynowej oraz podwójnej platynowej płyty. W tymże w Niemczech przy wyróżnieniu do podwójnej platynowej płyty było aż 700 tysięcy nakładów. 20 lat minęło jak jeden dzień. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj goszczę u Nikodema na jego kanale w pierwszym odcinku jego nowej serii. I w dzisiejszym odcinku ja opowiem wam o dwóch albumach. Pierwszym albumem, jaki wam dzisiaj zaprezentuję, będzie Anytime at All. Jeśli coś źle przeczytałem, to macie tutaj nazwę. Jest to album wykonany przez zespół Banyan, czy jakkolwiek to się tam czyta. No i oczywiście skład wszystkich uczestników tego albumu, jest ich dosyć sporo, myślałem, że będzie ich kilku, ale również wyświetlają wam się wam teraz, bo jest ich dosyć sporo. Nie udało mi się uzbierać jakoś specjalnie dużo informacji o tym albumie, jest on dosyć mało znany. Okładka wygląda w taki sposób. Z tego co udało mi się jeszcze wyczytać, jest to album wydany dokładnie 23 lutego 99 roku oraz należy on do wytwórni Cyber Octa. 20 lat minęło jak jeden dzień. Kolejnym albumem jest debiutancki album zespołu Topless pod tytułem Ciało do Ciała, nagrywany jeszcze w 1998 roku. Pierwotnie wydany w październiku tego samego roku, lecz jego reedycja została wydana w lutym 1999 roku w filmie fonograficznej Green Star. Płyta zawiera 11 piosenek plus dwie w wersji dance. Ponadto nagrano tylko dwa teledyski do utworu Przestań Kłamać Mała oraz tytułowe Ciało do Ciała. 20 lat minęło jak jeden dzień. Drugi album, jaki wam dzisiaj zaprezentuję, jest to The Dirt Hamber Sessions Volume 1. Jest to solowy album Liama Howletta i jest to po prostu miks fragmentów utworów różnych wykonawców. Materiał zawarty na kompilacji to głównie muzyczne fascynacje lidera The Pretty. Howlett zajmował się w tym czasie DJ-owaniem w różnych klubach, co zaowocowało podpisaniem umowy z jedną ze stacji radiowych. Miksy utworów, jakie znajdziemy na tym albumie, to m.in. The Chemical Brothers, Primal Scream, Ultra Magnetic MCS i wielu innych. Lista utworów, które znajdują się na tym albumie, jest naprawdę szeroka, więc link po prostu zamieszczę wam w opisie. Okładki tego albumu niestety nie udało mi się znaleźć w internecie. Więc to by było na tyle z mojej strony. Przekazuję głos Nikodemowi. Siemanko i cześć. 20 lat minęło jak jeden dzień. Ostatnim albumem jest album Clarity zespołu Jimmy Eat World, wydany 23 lutego 1999 roku przez wytwórnię Capitol Records. Album zawiera aż 15 kawałków. W mediach utwory z tego albumu pojawiły się dwa razy. Pierwszym utworem jest Lucky Denver, który jest na soundtracku do filmu Ten Pierwszy Raz. Natomiast piosenka Something Corporate Constantine odnosi się do For Me This Is Heaven z tekstem It's to Jimmy Eat World and those nights my car where the first star I see may not be a star, I'm not your star. I to by było na tyle w pierwszym wydaniu serii 20 lat minęło. Pamiętajcie, by zostawić subskrypcję dla mnie i dla Grzelca oraz zostawić łapkę w górę pod filmem, jeśli wam się podoba, jakiś miły komentarz i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!